Siema, jestem Ryan Jeep, to jest koniecznik z naszej serii Podwórko Kolinisty, oczywiście ze mną Krzysio. Siemanko. Do którego oczywiście macie link w opisie, więc wpadajcie do niego, bo Krzysiu bije brakuje jednego suba do jego celu, więc jak ktoś to zapraszam. Ja też zapraszam was na Twitcha, i bo właśnie tu jesteśmy dzisiaj i jesteśmy tutaj też od poniedziałku do piątku od 16:22 i z nami są też widzowie na czacie, którzy się właśnie z wami witają, także witam również wszystkich. To co? Słuchajcie, dzisiaj akcja żniwa, fajna taka myśl nawet, ale to zanim tego przejdziemy, chcę wam pokazać aktualny progres w oborze, to się zmieniło, bo trochę tego tam jest. W ogóle dawno nagrywam odcinek, wiesz? Tak, jakoś tak się tak, dziwnie mówisz? Czuję. A czekaj, stój, ja mam mój progres, weź podejdź tutaj. No. I szukaj, co się zmieniło. Że kota? No. A, właśnie, kot na Urs. Zobaczcie, Ursus już taki jest, nie? Boże, jaki on... Zatrzymaj się, ej. Zatrzymaj się. Patrz. No dobra, ale już jest duży kotek, nie? Więc spoko. Ogólnie się okazało, że to jest kocica i będzie miała małe. Także będziemy mieli dużo kotów pewnie na podwórku. Dobra. Słuchajcie, progres niewiarygodnie duży. Jeżeli chodzi o oborę, to na pewno się zmieniło to, że mamy już hydraulikę, podłączoną wodę. Zaraz wam wszystko pokażemy oraz pierwsze barierki, tak? Czyli mamy już podłączone, jak widzicie, całą wodę pociągniętą górą. Mamy tu już... No właśnie, barierki, tak? No i poidła też podłączone, także super sprawa. Coś tu jeszcze chyba mamy? Chyba nie. Okna były wcześniej zakładane, nie? Także to tam chyba nic nie widzieliście z tego. No, okna to były. No, tu jeszcze mamy takie właśnie miejsce jakby przygotowane pod dojarkę, ale to zobaczycie też niedługo, niebawem. Także spoko. Blacha nówka się świeci, nie? Ale ta blacha jest cudna. Dobra, co jeszcze? Pole, wykosiłem sobie jedno pole poza odcinkiem, bo chciałem zrobić pasiekę, która właśnie jest w tym miejscu. No i to pole rzeczywiście będziemy łączyć z tamtym, nie? Zastał go w spokoju tego. Kogo? Ale wiesz kogo, przestań. Dobra, więc tak to wygląda, takim sobie płotkiem to ogrodziłem, dałem troszeczkę tych uli. Kurde, ale lata, weź się osiem, bo cię urządzę jeszcze. Ja tam... Latasz w spodenkach tylko. One mnie lubią, kurde. A dziś kusimy to pole, nie? Także, no cóż, teraz gdzieś tam progres postępuje i to sobie jakoś tam sobie to trwa. Dobra, ja chyba tu nie będę zwlekał, tylko lecę po kombajn, bo ogólnie byłem na usługach niedawno i ten kombajn został właśnie na polu, także ja tam sobie podlecę. O, coś mi jeszcze w ucho swędzi, chyba urządziła mnie jedna. Dobra. No, także właśnie polecimy sobie po kombajn, bo byłem na usługach, robiłem właśnie poza odcinkami troszkę u rolników innych i gdzieś tu kombajn mi został. Krzychu się będzie... Co będziesz robił? Może powiedz, co będziesz robił. Co ja będę robił? Ja... Nitraka nie mam włączonego. Aj, dobra, będzie bez nitraka dzisiaj. Trudno. Powiedziemy sobie tak. No, mów. Ja co, na początku ci podjadłem mosaikiem, nie? Z dwiema przyczepami. No. Oby, żeby jak najlepiej nam sypnęło, żeby była aż wypełniona aż do pełna, nie? Nie do połowy, tylko do pełna. Tak jest. No, a potem co? Się biorę do szesnastki, nie? I do peraski trzeba będzie podczepiać i przepracować na szpie. No, dokładnie. Także fajnie. Póki jeszcze świeże będzie. No, dokładnie, właśnie. Bo teraz mamy taki czerwiec miesiąc, taki wiecie, początkowy żniw. Jeszcze jesteśmy tak naprawdę przed taką dużą robotą. I nie ukrywam, że chciałbym jeszcze w tym czerwcu skończyć już tak oborę tą na Cito, żebyśmy w lipcu już mieli oborę skończoną. Żebyśmy mogli zająć się żniwami. No i wiecie, żebyśmy już kurde w końcu trochę ruszyli, bo ta obora się buduje i buduje. A jakby się w lipcu skończyła budowa i byśmy jeszcze mogli wprowadzać krówki, to byłoby naprawdę niesamowicie dobrze. No, miejmy nadzieję, że wszystko się oczywiście uda i że ta obora powstanie. Z naszego konta, jak widzicie, zeszło sporo pieniędzy, bo budowanie samej tej... O, to niestety muszę przepuścić. Budowanie samej tej pasieki trochę nam też kasy zabrało. Ty, no nie gadaj, no dobra, muszę trochę poczekać. Zabrało nam kasę ta budowa tej pasieki, no bo te ule są drogie, potem po 300. Gdzieś tam jakieś płotki i sadzenie drzew też trochę zeszło. Ale myślę, że do tego kolejnego dnia... do kolejnego miesiąca powinniśmy mieć spokojnie 60 koła na koncie, a jak nie, to się jakiś złoto sprzeda, ewentualnie kupi, weźmie jakiś kredyt czy tam coś, nie? Dobra. Ja coś ogólnie wjeżdżę tędy od drogi, nie? Od asfaltu. Mhm. Więc ja tu już tutaj ruszam. Ty, jakiś słaby plon jest. A nie wiem, wydaje mi się? Nie, chyba mi się wydaje. Chyba tak. Tak, to się na przykład na odcinka, dokładnie, zapomniałem o ear tracku. No trudno. Na kolejny odcinek będę miał. No, także cóż, no w kolejnym odcinku myślę już, jak mówię, obora skończona będzie i może jakieś krówki wprowadzimy. Nawet nie wiem, czy może by, co mi tak, no krówki krówkami, ale
Bo mieliśmy robić tak, że te nowe krowy mieliśmy brać tam, chyba, co nie? Te, co mamy tej krówki przenieść do tamtej obory, a tu mieć cielaki chyba, nie? Jakoś tak. No, jakoś tak mieliśmy, no, więc jeszcze troszeczkę tej się do tego zaczniemy zbierać. I tu też... Nie wiem, gdzie ci postawię, tu na razie tutaj się postawię i... A, no, spoko. To od razu masz 16 i pracować, nie? Mhm. Jak najbardziej, będzie spoko. No, ogólnie odcinek, którym wróciła 16, bardzo mi się spodobał. No i wiecie, jakby mogłeś teraz tak w sumie o tym powiedzieć, że bardzo chcieliśmy, żeby 16 wróciła, bo jak zobaczyliśmy ją, wiecie, miał być taki po prostu typowy ciągnik, tak totalnie na spontanie zrobiony, że ojeju, wyszła nam jakaś promocja. Kurde, fajnie było taki ciągnik kupić, nie? Bo to są naprawdę jakieś grosze. Ale mówię, ty, zróbmy jakiś taki roleplay. Ja mówię do Krzycha, żebyśmy zrobili roleplay i że niby remontujemy go, nie? I chcieliśmy robić ten remont, robimy. Jest tutaj biały oczywiście, którego macie też linka w opisie, czyli autor tego Masajka. Mówi, że jak ktoś to może nam trochę pomóc z tym i dać nam parę fajnych rzeczy dodatkowych do niego. Tak, nagramy teraz odcinek, no. No i wiecie, i zrobi tam nam tego... tą konsolę do Tura, tą z Mokrzyna i tak dalej. W ogóle się tam jeszcze do odkusów na streama prosili, żeby dzwonił do Wolka albo do Broczki i zapytał się, jaki skorpus, bo nie wiedzieliśmy, jaki kolor jest. No i tak w sumie staraliśmy się wiernie odwzorować tamtą maszynkę z tego właśnie Mokrzyna. No i wyszło nam i mówimy, kurde, tak fajnie wyszło, że szkoda sprzedawać, nie? Ale mówię do Krzycha, ja mam pomysł, nie? Zrobimy tak, że on wróci z tą 16 kiedyś i będzie spoko, nie? No i wróci, bo kurczę, naprawdę super ciągnik. Ja też chcę was tutaj przeprosić, że jeszcze nie wybrałem komentarza na 360, bo wiem, że tam ludzie już piszecie komentarze odnośnie zakupu 60. Bardzo miło, tam widziałem, jest ponad 60 komentarzy o samych zakupach maszyny. Także ja to oczywiście sprawdzę i wybierzemy najlepszy komentarz i ta osoba od nas właśnie kupi 60 za cenę, którą powiedziała w komentarzu tam właśnie. Więc tak, to już się musicie ten pisać, bo to już jest właściwie, jak teraz oglądacie, pewnie to już jest dawno wybrane. Ale tak, 60 będzie sprzedana, bo na niepotrzebne są... no, już tyle ciągników, nie? Już tam tyle jest, nie jest potrzebne, nie? Także to już... Kurde, tak sypiesz, już belkę mam, ty! Tak? No. A tam chyba miałeś trochę jeszcze, bo ja to nie do końca sprosowałem. Nie kupuj szanki, wypluł szczelkę pod głowicą. Nic nie wypluła, wiecie, no. No, ale to właśnie taka zawsze fajna forma interakcji z wami, bo macie duży wpływ na tą serię właśnie będąc na czacie. Tak samo też i w komentarzach, bo słuchamy się was bardzo. Także jak też mówiliście, żebyśmy nie sprzedawali 16, tylko wymienił za 60, no to oczywiście od razu tak by nie było. 16 tak była planowana, żeby ją zostawić, ale że wymienić za 60, no to mówię, sprzedamy 60 w takim razie wam, nie? Siema, Sebik, witam serdecznie wszystkich. Tak, nagrywanie jest włączone, lecimy z odcinkiem. I dzisiaj takie trochę żniwowe odcinki. Ja nie wiem, czy ja nawet kółko zrobię, wiesz? Obawiam się, że... Lubisz? No, będę. Jest ciężko. Będzie... A to w sumie dobrze, nie? Bo noszę więcej plonów, to większa kaska. No, no także, jak mówię też, ostatnio... w sumie, Krzysiu, chcecie przeprosić z tego miejsca, bo miałem streamka na YouTubku, o którym pewnie wiecie. I kurczę, nie zwróciłem uwagi na to, że Krzysiek ma streama. I normalnie strzeliłem sobie w łeb, mówię, kurde, mogę zrobić Krzychowi rajda, byłoby fajnie, tam trochę byśmy go podratowali w statystykach, bo idzie mu dobrze, ale może iść jeszcze lepiej. Także ktoś to powinien do Krzysia, bo już mu niewiele brakuje do 1000 subów i w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale tak mi się wydaje, jakby po tym tysiaku szybciej te suby lecą, nie? No ja dokładnie to samo powiedziałem, że nie wiem, co się stało, ale coraz szybciej jedzie, ci powiem. No, fajnie, to aż tak zauważyłem właśnie, bo ostatnio mówię, że wbiłeś tysiaka, patrzę, już masz 1120 chyba, jakoś tak, nie? Mówię, kurde, no. zarąbiście, nie? Więc wpadać do Krzysia, bo Krzysiu daje, no daje konkretną radę tutaj, nie? I jest dobrym pomocnikiem na serii. No, więc spoko. Tam widziałem, że ten, robisz jakieś, no, podchody do innych gierek trochę, nie? Ale też tak bardziej farmingowo. Tak. Dokładnie. Bo i Farmer Dynasty było, sam nawet myślałem o tym Farmer Dynasty, ale tak już ta grafika trochę mi tak odrzuca, nie? No to gierka ma to już tyle czasu, nie? No. Jest to łyżko i... panie, kurde! Na spokojnie, wyhamowałem! Jezu. Nic się nie bój. Ja zawał. Niby, żebyś pomalował. No, znowu. No, co, także... co znowu? Ja malowałem prędzej. No niby, a no tak, no tak, ale byśmy znowu ją malowali, nie? I też propos 60 właśnie, bo propos malowania. Krzyk miał to tam robić remont, ale jak no wiecie, no nie zrobimy remontu, przecież bo już sprzedajemy tę 60. Także ktoś kupi naszego Optimusa Prima. Ty, ale z Tuzem chyba sprzedajemy, nie? Bo tu z Tuzem niepotrzebny będzie raczej. No z Tuzem pójdzie. No. To tam, no w domu, nie? Więc jestem ciekaw ceny. Ty!
Ale czekaj, tam ludzie pisali jakieś fajne pieniądze chcieli. O kurde. Tam widziałem ludzie pisali nawet około 20 tysięcy chcą za 60, nie? Wiesz, bo ona jest turbo i tak dalej, więc nie było doinwestowana. To w ja sumie... Ja widziałem komentarze za 40-38 nawet. No tak, ale już zobaczcie, jaka jest historia, background tego rolnika, nie? Czy z kiełbasu, czy bez? Też no, więc były. Musimy sprawdzić, jak to tam wygląda. A, właśnie, też taka ciekawostka, bo jak ogólnie teraz nagrywam, bo to dla was jest coś, możecie być trochę w szoku, bo ostatnio jak był... Nagrywany inaczej, a teraz jest inaczej, a co się zmieniło? Oczywiście to, że mam okulary. Jakby to już to minęło 2 tygodnie, nie? Od tego, kiedy je noszę, znaczy prawie 2 tygodnie. I tak trochę mam tam właśnie, wiecie, że tak gdzieś się podrapie, coś tam ten, bo się mi przeszkadzają cały czas, ale już w miarę się przyzwyczajam, nie? Więc ten ból już jest taki, da radę wytrzymać, nie? Więc no. Ciekawe jak to będzie, jak będzie odbiór was na mnie, znaczy odbór mnie przez was na YouTubie. No, chociaż na streamie byliście na YouTubie, to pewnie widzieliście, nie? Będzie haha, okularnik. No właśnie. A propos tego samego YouTube'a i streama, słuchajcie, zapraszam już serdecznie teraz na streama mojego urodzinowego, który odbędzie się w piątek, 12 maja. Mimo, że urodziłem 13, to urodziny teraz chcę spędzić nietypowo, bo nie przy komputerze z wami, a po prostu gdzieś tam ze znajomymi tak na żywo, w życiu takim prawdziwym, prywatnym i w ogóle. Więc, że będę robić jakąś tam sobie mikroimprezkę, to was zapraszam na streama w piątek, na którym wspólnie będziemy świętować. Jakiś tam się pewnie coś poleje delikatnie i no myślę, że jakoś fajnie spędzimy czas. Postaram się nie siedzieć już na szpokowi, nie robić mapy, a może coś innego porobić, może coś pogramy sobie. O, to będzie świetny pomysł, żeby zrobić dirta w końcu. Kurde, dirt ciekawym pograł tam. No, tak w jakichś 2-3 piwkach, dircik wodną. Także jak coś zapraszam serdecznie, bo będzie tam się pewnie działa. Ej, Kajty, a ty co jesteś? Realistyczne rowy wtedy. Co to? Realistyczne rowy będą wtedy. No, będę to tak. Wtedy bez kitu będzie. Kurczę. Ej, sporo kawałek pole. W ogóle tak na początku myślałem, żeby to pole było osobno, ale tak naprawdę siejemy tylko to i to. I chyba tą miedzę będziemy likwidować tutaj, wiesz? Chyba ta, nie? Bo i tak... Tak zawsze kosimy to pole jako jedno, nie? Mhm. Ten kin trochę też to nie przeszkadza, no ale... Znaczy przeszkadza, ale trudno, nie? Klina to byś walnął może. Co mówisz? Że klina byś obalił. Tak, no, byłoby obalone. No, więc myślę, że... A, mnie trochę zrobi chyba po tym. Po odcinku, widzę, 12 minut odcinka. Ale tak, ty, w sumie 12 minut odcinka to jeszcze... Coś by się można było tutaj zrobić. Jakąś miniaturę. A to za chwilę jak? Się strzeli, jakoś tam, nie? Jak tam chcesz. No, także spoko. Co jeszcze chciałem mówić, kurczę? A, o planach na sezon jaki mamy. To mamy też planach właśnie kupić jakąś produkcję, pierwszą, bo trochę się tam nasz ten saving rozwija i produkcja może nam bardzo pomóc. Niestety będzie trochę tam dla nas taki rok do tyłu, można powiedzieć, że no bo nie będziemy mieli dużo tak jakby, jak teraz mieliśmy 230 tysięcy za na czysto kaski za plony, tylko no troszkę będzie tego mniej, bo właśnie jak mówię, pochłonie nas bardzo obora, bo to 100 tysięcy pójdzie kolejne na to, a jeszcze przecież trzeba właśnie jakąś produkcję i właśnie myślałem o tym, że kupić mleczarnię, robić serki i tak dalej, bo co tam jeszcze się robi na tej mleczarni? Sery i masło, nie? No to masło tak średnio oddaje, więc bardziej sery byśmy poszli. Jak będą już 2 obory, to już w ogóle mleka będzie w brud i to będzie bardzo dobry pomysł, żeby trochę wykorzystać potencjał tych naszych krowiarzy, nie? No. Wiadomo, także... że na początku nie zarobimy dużo, ale później jak się rozwijemy, to chłopie. No, jak się mleka będzie dowoziło, to super. Bo właśnie ciągle gramy, przypomnę wam na tym modzie, który nam mleko sprzedaje sam, nie? Ale to mleko nikt nam nie broni po prostu wywozić, nie? Więc mleko, które jest w oborze, jest sprzedawane, a to, które wywieziemy, już nie jest sprzedawane. Więc to, co będzie po prostu w mleczarni, będzie się przetwarzać, a to, co nie będzie, czyli po prostu to mleko, które się produkuje w nocy, bo wtedy pewnie nie będziemy wywozić mleka, to po prostu będzie szło na sprzedaż, nie? Także tak to rozkminiliśmy i myślę, że to będzie nawet spoko pomysł, nie? No to. Ale ten Twitch na YouTubie, bo jak na YouTubie to... nic nie napiszę na pewno. Będę. A, no streamek i urodzinowy będzie na YouTubku, nie? Tak jak wam mówiłem właśnie i też dużo osób właśnie pyta, czemu robię streamy na YouTubie. No to tłumaczę, że chcę o ten kanał zadbać, bo w momencie, kiedy robię streama, kanał bardzo idzie do przodu.
I ja chciałbym robić takie, no z 2-3 razy w miesiącu tam streamy, nie? Raczej takie dwa, nie? Bo trzy tak by tam coś konkretnego fajniejszego działa, ewentualnie jakiś wolny weekend. Także, no wolny weekend akurat mam na swoje urodziny, no ale właśnie chcę je poświęcić trochę na świętowanie, bo jak mówię, rok temu siedziałem z wami, bardzo miło, żeście byli, ale jednak... No chcę też, kurczę, trochę od tego kompa odejść, nie? Jest fajna pogoda teraz, mój ulubiony miesiąc maj, więc no kurczę, się prosi o to, żeby pójść i coś tam sobie poświętać. Do łyżki nasypałem ci. Aha, dlatego. Coś a nie, sypło. Tak mam zero. Tak? A to nie, może tak nie. Tylko ten, migło. Ej, wjechałbyś teraz ciągnikiem na ten, na pole, bym się tutaj wysypał. A, że do tego mieliś podskoczyć? No. Zrób tak, zanim po prostu i tyle, nie? Tak stań na miedzy. Bo bym sobie już się wysypał. Ty, będzie cały zestaw jak nic, nie? A też tam jest całe wszystkie pola, nie? 6500 mam. Okej, okay, pasuje. No, także... Także spoko. Ty, właśnie, co będziemy robić z tym? Z tą kiszonką? Bo my... No, mieliśmy chyba robić... a nie, kukurydza miała pójść chyba na to, co... No. Bo miało pójść w kiszonki i coś mieliśmy sprzedawać. A, no tak, będziemy się drugi silnik przestawiać. Dobra, to nieważne. No tak. Sorry, się zapomniałem. Możesz przyjechać normalnie, nie? Jak coś. A nie, zaraz co? Mam ten, podjadę. A nie, no ty, zamienimy się może, co? Teraz ja sobie trochę poprosuję. Będzie git, myślę. Ej, to jest zabrałem tę miniaturkę, wiesz? Okej. Ja to chyba miniaturkę strzelę. No, tak, blisko dać tam chwileczkę. Walnę miniaturę i zaraz do was, wracam. Dobra, wracamy do was z powrotem. Jak widzicie, to właśnie sobie kończę owijać beleczkę. Znaczy zwijać belkę. Dobra. Kurczę, no i właśnie jak mówię, dzisiaj chciałem też nagrać, bo dzisiaj nagrałem, to jest piątek, czyli nagrałem dla was dosłownie odcinek na sobotę, na już. A tak się okazuje, że ja jestem trochę w dupie z odcinkami, bo tak naprawdę nie mam żadnego na zapas. I myślę nad tym, czy może właśnie w jakiejś serii wam singla nie pierdyknąć, czy coś. Bo trochę też byłoby zawsze bardziej różnorodne na kanale. Ale myślę, że na taką serię właśnie bardziej może wakacyjną. Wiecie, coś jak ją zrobić. Tak po prostu nawalić wam takich fajnych odcinków z właśnie... Tylko kurczę, pytanie z czego, nie? Bo za bardzo nawet nie mam na jakiej mapce zagrać. Takiej ciekawej. I też myślałem ogólnie czymś takim, że zrobić wam takie... albo nie, to jeszcze nie powiem. Ale mam pomysł na taką fajną serię, która mogła wam się spodobać, nie? Tylko to oczywiście... jeszcze nie wiem za bardzo kiedy by to mogło ruszyć, nie? Więc jak coś, to tam jeszcze tam znać. O, już tutaj wyjeżdżam. Jak tam ci idzie? No, dobrze, elegancko idzie. Ty, ja trochę tutaj w sumie ten, tak widzę, przyspieszyłem bardzo. I teraz za bardzo nie ma co robić. Okej. Okay. Dobra, to będę sobie tam przód, nie? W takim razie. I tak też nie będę mógł kilku kabelki zbierać, ale to tak wyciarcie na spokojnie potem. Ty, a w sumie w kolejnym odcinku to będziemy musieli trochę belek pozbierać też, nie? Bo i będzie zbiór belek i będą też żniwa wszystkie te, nie? Mhm. Bo teraz wszystkie pola do koszenia. Ty, się rzepaki są w ogóle. Ja nawet w ogóle myślę nad tym, czy by nie... Chociaż kurde? Ty, może my się za kombajnem jakieś rozejrzymy? Może. Bo w sumie ludzie nam to na Twitchu mówili, żebyśmy wymienili kombajn. Ale tak naprawdę mówimy, że trochę niepotrzebny, bo tym sobie spokojnie damy radę. Tylko, że trochę to z nim zejdzie. Chociaż nie, dobra, myślę, że nie trzeba tak robić, nie? Tak, Preon. Dokładnie, to już piąty jest sezon tutaj naszych zmagań. A za każdym razem, kiedy zbiera belki, zawsze jest raid i cięcie materiału, nie? Także bez kitu, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja nie wiem, że tak denerwujesz, jak te belki. Bo wiesz, ja to robię tak... Tak wiesz... Tak konkret, nie? Tak ale mega... ty tak masz dobrze, bo masz te wszystkie swoje bajery, szmery. No tak, ale widzisz, rzeczy. I nawet z tym, powiem ci czasami lepiej po prostu jest na kamerze z trzeciej osoby i na myszce robić, nie? Niż na wszystkich joystickach, na intraku. O masz, jeszcze się kamera włączyła. No masz. Więc nie zawsze jest tak, że tak powiem, dobrze, nie? To ten, chociaż tak w sumie lepiej tak niż te, niż... no samym... Samą myszką, nie? No. Bo zawsze trochę realni. Okej, tam rzepak się dojrzewa. Tak, Freon, no prawda, mówiłem, że już nie chcę robić te zbierania belek na odcinkach, nie? No nie, kurczę, powiem tak. Pomyślimy, nie? Raczej... w sensie też...
O kurde. Co on tak szybko odbija? Muszę myśleć na tym, żeby coś też ciekawego było dla widzów do oglądania, a nie tylko powiedzmy całe żniwa i żniwa. A żniwa są dla nas o tyle ważne, że raczej chcemy wam pokazywać, ile tam sypie tego i w ogóle. Znaczy, wiadomo, możemy pokazać wam jakieś tam fragmenty tego, nie całością, ale jednak chociaż żeby pokazać, co się na tej serii robi, nie? Bo jednak ta seria jest taka, jest inna od Zdzichowa, co robi się na serii na Zdzichowa, nie? Na Zdzichowie było raczej tak, że ja sobie po prostu grałem na tych odcinkach, znaczy grałem na tym save'ie i po prostu raz na jakiś czas wrzucałem odcinek z tego, co aktualnie robię, nie? Tutaj jest tak, że gramy cały czas właściwie na kolonii, tylko wtedy, kiedy są odcinki, nie? I tylko na odcinkach. Ewentualnie coś mamy po save'a przeszkować sobie, jak coś zostanie, a tak to no stop gramy i gramy, nie? Znaczy gramy na odcinkach, nie? Tak naprawdę. Więc ta seria trochę jest inna, nie? No ale dzięki temu właśnie mamy tyle odcinków naklepanych i w sumie to już odcinek jest 90, więc za 10 odcinków planujemy wam wydać save'a. Oczywiście save'a bez budynków, więc budynki będziemy musieli sobie postawić sami. Ale sam save, wiecie, wszystko tutaj pomalowane i tak dalej będziecie mieli, nie? Więc to tyle spoko, nie? Chociaż... No tak, no będziecie musieli pobrać te budynki sobie o jakby sami od zera, nie? Bo tego do paczki nie mogę dołączyć. Chyba, że jakoś require mody bym musiał też to... Nie, no bez sensu require mody robić. Pomyślę też na tym jakoś tak fajnie, żeby wam to pasowało, nie? Bo też chcemy wam dać już save'a, kiedy będzie taki fajnie rozbudowany. A za te 10 odcinków to naprawdę będziemy mieli w sumie już taką zimę pewnie. Albo wiosnę. To akurat będziecie mieli coś tutaj fajnego, nie? I nowe pola dojdą. Trochę krówki będą już ogarnięte bardziej, będzie produkcja. Także, zobaczcie, nie? Jaki pola wykopanym, czy bym pokazał? Oczywiście, możesz sobie zobaczyć tak na mapce, nie? Tej takiej dłużej. Naszym zakupem jest pole numer 8 i pole numer 45. Tu zaraz koło gospy. No, także spoczko. Na pewno teraz musimy dokupić pole tam przy rzepaku, żeby trochę je połączyć. Ale to... Zobaczcie niebawem, nie? Jak to wygląda. Ty, no fajnie to leci. Fajnie to się to prosuje. Mówisz aż tak fajniutko? No. Dobra, teraz sobie tak jakby podjadę. Dojadę tam do końca, zostawię sobie ciągnik i wiesz co, będę może wysypać trochę do silosu, nie? No, można. Bo teraz bym pokazał, jak Michał działa. 80% jakby co w kombajnie. A, no to spoko. A tam full już zaspany jest zboże? Czy no to pierwsza, a ta druga to nie wiem. A. Czy jak coś tam jeszcze jest miejsce wysypać. No to akurat byś fajnie się wysypał. No to w sumie teraz możesz się pojechać wysypać, nie? Mhm. No i będzie sacy. No pole żeśmy położyli na odcinku praktycznie. Elegancka sprawa. W ogóle mało siuntko jeździmy, no dlatego, że jakby tak nie ma co robić, bo my już widzicie trochę, żebyście zrobili rolasy. Header podnieś, Boże! Matko, no czemu się nie podniósł? Ryję po tej ziemi jak pługiem. Ja myślałem, że zima jest i chciałem odśnieżać, wiesz? No. Okej. A tu zawinął rogala tej słomy, kurde go raz. Dobra. Znaczy zgasimy sobie. Ja sobie jeszcze przejdę. Ty, no ładnie sypie to, kurczę. O, 100%. Full jest? Full. Dobra. Teraz siadam do Maseja. Sobie zjadę nim. No, trójeczko, spokojnie. No i tak cię muszę przypuścić, zjeżdżaj stąd. No już zjeżdżam. A, i tu już jak widzicie, widzieliśmy te drzewa w tym miejscu i krzaki. No i to pole będziemy łączyć z tym, nie? To już wam mówiliśmy, bo fajny kawałeczek pola tu wychodzi i tak naprawdę bardzo przyjemnie się nie będzie robić, nie? Trochę też tam teren poprawiłem, więc myślę, że będzie całkiem nawet nieźle, nie? Okej. Okay. Dobra. A, to jeszcze silos fajnie, ale nie jest nic rozłożone. Czekajcie. Ty, to jest jęczmień, nie? Ja nie wiem, musisz sprawdzić. Jezu, ja wiem, no czekaj, ten jęczmień trzeba sypać tam. Bo tu idzie pszenica. Jęczmień jest dla kurek ogólnie, bliska. A, to sobie będziesz cofał wtedy tam. No, może teraz cofać. No tak, jęczmień jest dla kurek, nie? Więc to po prostu wsypiemy tutaj. Cześć, Kawenik, siemaneczko. Więc jęczmień wysypiemy sobie do tego silosu, a tam będzie pszenica niestety, nie? Znaczy niestety, stety, bo tam będzie nam łatwiej potem wozić te większe zestawy tam, nie? Niż tutaj się bawić. Okej, okay. Jakoś tak sobie cofnę. Ten silos troszkę niedługo będzie taki, wiecie, jakoś tandemkę się kupi, po prostu się będzie tylko tym robić, bo tak trochę cofać.
cofać tą skrzyniówką jest ciężko czasami, nie? Dobra. No to co mamy? Jęczmień, 6000 litrów, no właśnie. Po odcinku zrobię, dobra, Kavenix. Dobra. Ja to sobie jeszcze tylko... No znowu będę miał problem z tym cofnięciem, nie? Ale jakoś zaraz dam radę. Okej. Okay. Tam oczywiście też dobre rady mi dajecie, żebym dawał sobie przodem, ale w sumie już się nie będę tak przepinał. Chociaż ty? Chyba? Nie chcę przechwalić, Krzysiu. Ale? No, panie, jak wjechałem! Tylko dwie popraweczki były. No coś innego się spieprzy. Nie, ja to w stronę sypię. Czekaj. Na prawo niech się sypie. No. Kurde. Niegarbione jest. Niegarbione, ale dziękuję, że zobaczycie moje plecy. No, tak, super sprawa. Jak żeś tą belkę tu postawił? A nie, to ja ją postawiłem, to nieważne. Mówię, patrz, jak mam teraz remisego wąsa. Tak trochę jak reprezentacja Polski, nie? Biały koszulka z białym biała koszulka z kołnierzykiem, czerwone spodenki, wąs. No elegancko. Jak szefito. Okej, okay, tu sobie przejedziemy. Ja sobie chyba tu zostawię po prostu przyczepkę i jeszcze drugą wysypiemy. Zamaszycie miejsce, nie? Jakby co? 76%. O, to czekaj, to cię może podstawię tam na pole, nie? Jak już tu w sumie byłem, to mogę na pole ją podstawić sobie. Okej. Okay. Żebyśmy musieli się zamsypać. Chyba się w biegu wysypiemy, co? Może. Jedziesz tu? No jadę, jadę. A, tutaj. No, dobra, zakręcisz. To się wysypiemy. O, nie, no tam jest do likwidacji jest Timo, naprawdę. Trochę bez sensu tu jest ta miedza. Dobra. Ciekawe to w ogóle belek wyszło. Belek w tym... Ogólnie belek mamy bardzo dużo i ja myślę nad tym, żeby te belki troszkę tutaj pozmieniać, w sensie pozmieniać, zredukować ich ilość. I raczej myślę o tym, żebyśmy zajęli się sprzedażą tych belek, nie? 8 na godzinę, jakby co? Spoko. Właśnie, też może bym skończył w sumie te przyczepy, te plandeki, a z autoloadem, nie? Byśmy już mogli układać się. No, w sumie teraz tak... W sumie teraz, no, siądę teraz w sumie w ten weekend do trochę tych modów. Się zatrzymaj, nie? No, no, no. O, spoko akurat. No. Czekaj, nie, bo... Dobra, nie, spoko, spoko, to sobie ja tylko tutaj postawię, nie? Przyczepkę, tam się muszę wysypać. Więc siądę teraz, myślę, na weekend do modów. Trochę, bo mam tu i parę rzeczy takich, wiecie, już na gotowo zrobionych, tylko zaprogramować je i popisać te logi, modeski i tak dalej. Znaczy, no, logi nie, logi lepiej, żeby się nie pisały. No, ale trzeba porobić. Więc może od razu bym siadł do tych przyczepek, mówię. Plandek autoload, nie? I byśmy sobie to postawili, bo to też by właśnie nie lagowało, nie? Jeżeli jest taki obiekt statyczny, a nie tak dynamiczny, on ciągle się ruszają i to tylko wkurza, nie? Człowieka. No. Więc jak się siądzie, to może trochę będzie bez kitu lepiej. Okej. Okay. No i tak w sumie lekko uważam, że niedługo trzeba będzie kopać nową przyczepkę, nie? Mówisz? Bo tak, no, tak trochę się często już zjeżdża z tego pola, nie? Zobacz, taki mam taki kawałek, a jakbyśmy mieli gdzieś jakieś tam, wiesz... Większe trochę zestawy, to zawsze nie trzeba tak krążyć, nie? No, no, no. A tu stary już sprzedać wtedy, czy jak? Właściwie ja bym chyba sobie na palety, wiesz? Bo ona bardzo fajnie się sprawdza na palety. O. Ty, no dzisiaj cofanie idzie jak porąbane, nie wiem co się dzieje. Jak nigdy. Znam po odcinku kierownica poleci, albo co. Cześć, Demomiro. Demi Moro, Boże. Robert De Niro. Okej. Okay. Także wysypaliśmy się. No ale w kolejnym odcinku myślę, że nakładki trzeba położyć na pewno, bo jak będzie pszenica sypać jak porąbana, to nie damy rady dowozić, nie? Chociaż tu będzie silo przygotowany pod ten, to będzie lepiej, nie? A i trzeba nie tylko też Michałka postawić, myślę, wiesz? Bo ono się może pszenica nie mieścić. Może? Się możemy wywozić teraz w tym roku, nie? Trochę pszenicy. A. Dobra. To słuchaj, ja będę kończyć odcinek. Wam dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam na kolejny oczywiście. Wpadajcie, jak mówię, do się na kanał, bo wylecimy temu w BM-u 1200, a może nawet 1300 subów. To byłoby super. Także Krzysztof Skokosi, w tle polóweczka albo jakaś audycja. Nie, to jest B5 tam stoi, jak nic B5.
No. Idą, widzisz. No w tle. Tam. No. Dobra, dzięki za odcinek. Do kolejnych. Trzymajcie się. No i cześć. Pozdrawiam wszystkich. Na razie. Pa, pa. Ciemno.